Dzień dobry. Szanowni Państwo, kolejnym tematem naszych spotkań to kwestia ochrony wartości majątku, który musimy przemieścić. Ustawa o ochronie osób i mienia wskazała rozwiązania zapewniające możliwość bezpiecznego przetransportowania wartości pieniężnych, przede wszystkim wartości pieniężnych, na dowolną odległość. Nie powinniśmy tego robić sami, powinniśmy skorzystać z koncesjonowanego przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia, które po sprawdzeniu przez służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, posiadające stosowne ubezpieczenie, pozwoli na skuteczne, bezpieczne zadbanie o nasze mienie, które zdecydujemy się przesłać w postaci transportu. Konwojowanie, bo tak się ta funkcja nazywa, zostało uregulowane rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 września 2010 roku. Firmy realizujące zadania konwojowania wartości pieniężnych, ale również i przedmiotów wartościowych, materiałów niebezpiecznych, korzystają z pracowników posiadających kwalifikacje w zawodzie pracownika ochrony fizycznej osób i mienia, potwierdzone licencją pracownika ochrony fizycznej osób i mienia pierwszego lub drugiego stopnia. Nie decydujmy się na samodzielne wykonywanie czynności polegających na zapewnieniu naszym wartościom pieniężnym, przede wszystkim wartościom pieniężnym w drodze. Decydujmy się na to, aby mienie było chronione przez ludzi do tego przygotowanych. Za parę sekund czy za parę minut obejrzycie Państwo kolejną lekcję kursu, gdzie przybliżę Państwu w postaci slajdów zakres wynikający z uregulowań prawnych w zakresie konwojowania wartości pieniężnych. Zachęcam. Dziękuję bardzo.